takim razie kosztuje utrzymanie konia na Islandii? To pytanie też dosyć często słyszę. W Islandii w ogóle jest zupełnie inny system niż na przykład w Polsce. Tutaj nie płacimy za, powiedzmy, pensjonat, że mamy tam stajennego i tak dalej. Oczywiście można wynająć boks z takim systemem w jakichś tam większych stajniach, ale za to płacimy, no, powiedzmy, minimum 50% więcej. Zazwyczaj się tutaj wynajmuje boks plus siano i poza Reykjavikiem to jest około 20-25 tysięcy. W Reykjaviku może znajdziemy za 25, zazwyczaj jest to około 30-35 tysięcy, coś koło tego. Zresztą jakby my wynajmowaliśmy w Reykjaviku, to takie ceny były. Także mamy boks i siano, sami wyprzątamy, wiadomo, nieczystości. Jeśli chodzi o karmienie, to zazwyczaj jest to w cenie, ale często jest tak, że zmieniamy się wszyscy w stajni. Na przykład jedna osoba daje je przez jeden tydzień, druga przez drugi tydzień i tak dalej. No i tak, jeśli chodzi o paszę, to wiadomo, wszystko we własnym zakresie. Jako że konie islandzkie dosyć dobrze wykorzystują paszę, to około 3,5 tysiąca na miesiąc to wychodzi, także to jest nie jest duży koszt. Jeśli musimy mieć trociny, bo niekoniecznie trociny będą w cenie w stajni, to też około tyle co za paszę. Chociaż obecnie dużo stajni ma system boksów tak jak u nas, czyli że nieczystości idą prosto do piwnicy pod boksem i konie stoją na gumie, więc nie potrzeba trocin. I tak, jeśli chodzi o kowala, to co 2 miesiące jest to koszt około tam 10 tysięcy koron. Na Islandii konie się nie szczepi, jedynie odrobacza i można dać raz w roku zastrzyk, odrobaczenie plus witaminy za 20 tysięcy koron bądź okresowo i to wychodzi jakoś 1500-2000 na konie. Zazwyczaj tani wychodzi, jeśli wszyscy w stajni się złożą i kupią większą ilość tego środka odrobaczającego, bo tutaj w zasadzie właściciele sami odrobaczają konia, nie trzeba weterynarza wzywać, ja zawsze swoje konie odrobaczam sama. Więc, jeśli jesteśmy, nie mieszkamy gdzieś, nie wiem, na jakiejś wsi, na farmie, to będziemy najmować boks osoby prywatnej, która jest w ośrodku jeździeckim. Jeśli chcemy korzystać z torów, z hali i tak dalej, to musimy płacić członkowe, wpisowe do tego związku. U nas to jest około 7-8 tysięcy na rok. A też nie każdy ośrodek zapewnia halę w tej cenie. My płacimy 20 tysięcy koron na rok. A też ta hala jest w sumie tak mało dostępna, że w zasadzie obecnie mi się nie opłaca w ogóle. Bo nawet jak miałam wykupioną, to może raz w tygodniu mi się udało złapać tę halę, że była nie zajęta. Też różnie bywa w tych ośrodkach. Co tam widzisz, Biar? I tak, co jeszcze z takich kosztów? Jeśli chodzi o zawody, co tam jest? Co ty tam widzisz? Spokojnie. Jeśli chodzi o zawody, to w klasach seniorskich zazwyczaj w takich zwykłych zawodach, nie mówię o jakichś tam mistrzostwach i tak dalej, to około 2000, 2,5 do 3 jakoś jest za jedną kategorię. A tu pies jest i pan. I jeśli chodzi o pastwisko ze związków, to nie płaciłam nigdy więcej niż 3000 koron miesięcznie za pastwisko. Z tym, że różnie właśnie to bywa z ośrodkami, nie wiem jak w Reykjaviku, bo tam nigdy nie miałam konia na pastwisku. W Keflaviku było wszystko zapewnione i pastwisko, i tam była woda, i lizawki, i tak dalej. I byli ludzie, co się zajmowali całym tym pastwiskiem, żeby ogrodzenie było naprawiane i tak dalej, ale tutaj na przykład tutaj płacimy w sumie grosze za pastwisko, ale jeśli na przykład nie ma z jednej strony ogrodzenia, to sami musimy je postawić i czasami nie ma wody w ogóle na pastwisku, więc sami musimy ją dostarczyć i tak dalej, więc w sumie wynajmujemy tylko kawałek ziemi, tak
Aha, no i tu często można obniżyć sobie, że tak powiem, czynsz w stajni, pomagając. No, często nawet za darmo można mieć boks dla konia, jeśli wyprzątamy obornik ze stajni, karmimy konie. Ja zazwyczaj robiłam tak, że brałam jakiegoś konia w trening i za to miałam darmowy boks. A przez ostatnie 2 lata robiliśmy tak, że po prostu zawsze rano karmiliśmy konie, braliśmy poranne karmienie i wtedy 10 tysięcy mniej płaciliśmy za wynajem. Także zawsze można coś tam pokombinować, a jeśli ktoś dobrze jeździ, zna się na islandzkich koniach, to może nawet za darmo. Ja właśnie tak w Reykjaviku jeździłam, że miałam jednego konia w treningu i za to miałam darmową stajnię dla tam dwóch, trzech koni, więc zawsze można się dogadać.